Ta oto marka mikrofonów, czyli Fifine, dla wielu jest symbolem dobrego stosunku ceny do jakości, mówiąc o mikrofonach pojemnościowych. A jak to wygląda w przypadku K683B? Czy jest mikrofon rzeczywiście ciekawy? I jeżeli tak, to co sprawia, że pozostaje on konkurencyjny, bądź też lepszy od innych opcji w zakresie 200-250 zł? Zapraszam do oglądania, sprawdźmy, co ten niewielki sprzęt potrafi. Fifine mam ten problem, że zawsze kiedy miałem ochotę zabrać się za ich sprzęty, świadom pewnej ogólnej opinii, to brakło czasu na dokładne przetestowanie. Tym razem jednak nadarzyła się odpowiednia chwila, bo mamy sezon niezbyt przesycony premierami. Tak oto wszedłem w tymczasowe posiadanie modelu KAM683B, który stanowi model pośredni. Gdybyście byli zainteresowani tańszymi lub droższymi, dajcie znać w komentarzach, to któryś przetestujemy. Niemniej dzisiejszy sprzęt wydał mi się być o tyle interesujący, że zdaje się wnosić trochę świeżości w segment przytłoczony przez konstrukcję wyglądające niemal identycznie jak najpopularniejszy przedstawiciel, czyli Novox NC1. Cena w tym przypadku to dokładnie 249 zł w sklepie X.com na moment nagrania. W zamian za takie pieniądze w zestawie otrzymujecie mikrofon wraz z ogwintowaniem dla statywu, kabel zakończony wtyczką USB-C, jak również USB, banalne montowanie popfiltra, który przy okazji zajmuje znacznie mniej miejsca, no i nóżkę wraz z co prawda niewielką, ale zaskakująco ciężką podstawą. Do mikrofonu dołączona jest rzecz jasna także instrukcja obsługi w języku polskim. Znajdziecie tutaj wszystkie informacje dotyczące tego, jak podłączyć sam mikrofon, czy to do Windowsa, czy też do Maca, no i przy okazji skonfigurować odsłuch, czy też ewentualnie systemowe wzmocnienie, chociaż tego w zasadzie bym nie zalecał, ponieważ mikrofon po podłączeniu działa już naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze sam kabel, to też może być dla Was pewna obawa, że trzeba wykorzystać USB-C oraz USB-A. Nic z tych rzeczy, wykorzystujecie albo jeden, albo drugi port, po prostu jest to ukłony w kierunku użytkowników przykładowo korzystających z laptopa, gdzie dajmy na to tylko USB-C jest wolne, wtedy podpinacie mikrofon poprzez USB-C, a jeżeli macie wolny port USB-A, no to korzystacie z A. Pod tym kątem mówimy wyłącznie o uniwersalności skorzystania zaraz po wyjęciu z pudełka. Sam mikrofon nie jest przesadnie duży, ale waży swoje. Sprawia wrażenie solidnie wykonanej konstrukcji. Około połowy korpusu stanowi siatka metalowa, osłaniająca wraz z wewnętrzną pianką pojedynczą kapsułę. Tutaj też osadzamy popfiltr siatkowy, który osłania nie tylko front, ale także poniekąd zakres boczny. Rozwiązanie bardzo ciekawe, które nie przysłania połowy twarzy, tak jak ma to miejsce w materiałowych okrągłych popfiltrach. Na spodzie ogwintowanie, no i wejście na USB. Samo mocowanie jest plastikowe, nie ma też reduktora, więc jeżeli przykładowo wasze ramię ma mniejszą średnicę, trzeba będzie dokupić odpowiednią przejściówkę. No i jeszcze dodatkowe elementy użytkowe. Po pierwsze, gałka do regulacji poziomu gain, bardzo dobra jak na ten pułap cenowy, działająca z wyraźnym oporem, nie przeskakuje, nie chrobocze, nie przenosi też jakichś zakłóceń bezpośrednio na mikrofon podczas działania. Do tego mamy przycisk wyciszania z usytuowaną powyżej diodą informującą o statusie mikrofonu. Z tyłu mikrofonu natomiast znajdziecie otwór, który jest oczywiście gniazdem jack 3,5 mm dla słuchawek, więc odsłuch macie zapewniony. Finalnie w ogóle warto powiedzieć, że owszem, konstrukcja po złożeniu prezentuje się całkiem przyjemnie, czarna, matowa, elegancka, ale niestety mimo sporej wagi jej stabilność nazwałbym dosyć średnią. Po prostu średnica podstawy jest zbyt niewielka, no i delikatne przechylenie może sprawić, że mikrofon się przewróci. Ten temat jednak zawsze można załatwić poprzez ramy mikrofonowe, dzięki czemu również urządzenie trafia bliżej naszych ust, no i można w pewien sposób ograniczyć uderzenia o blat, czy też kliknięcia myszki, klawiatury, aczkolwiek no przy okazji pojemnościówki mimo wszystko będzie to po części zbierane, zresztą zaraz usłyszycie. A mówiąc bardziej konkretnie o izolacji, niestety średnica tego mikrofonu, no i przy okazji usytuowanie potencjometrów, wyciszenia, czy też jacka pod słuchawki sprawia, że wykorzystanie standardowego koszyka będzie tutaj uciążliwe. Myśląc więc o takim dodatku, trzeba poszukać koszyczka, który pozwoli Wam zamocować mikrofon od spodu na dedykowanym gwincie. No niestety są to odrobinę droższe, no i przy okazji mniej popularne rozwiązanie niż standardowy koszyk obejmujący korpus. A teraz przejdziemy sobie do testów dźwięku. Zobaczymy, jak Fifine K683B zbiera głos, zbiera kliknięcia myszki, klawiatury, szum. Jego specyfikacja od 50 Hz do 15 kHz, czułość minus 44 dB. Także co, lecimy z tematem, posłuchajmy, jak on brzmi.
Okej, rozpoczynamy sobie próbę mikrofonu. Wszystko jest ustawione na ramieniu. Jeżeli chodzi o głośność naszego Fifine'a, to jest około 80%, tak mniej więcej. No i do tego 80% równo w programie Audacity, więc przechodzimy do próbki. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. Był czarownikiem i to potężnym. Jego spektralny wzrok pozwolił mu dostrzec każdy fragment celi, wyraźniej nawet niż byłoby to możliwe, gdyby korzystał z pary oczu. Sprawdzamy szumy. Ok, i przy okazji jeszcze trochę poklikamy myszką oraz klawiaturą, żeby zobaczyć, jak to jest przechwytywane. Klawiatura akurat nie jest na przełącznikach przesmarowanych, więc jest troszkę głośniejsza. Są to przełączniki liniowe. Okej, z tego co widzę, szumów jakichś większych nie było, zaraz jeszcze to sobie wszystko odsłucham. Natomiast klawiatura i myszka standardowo w okolicy mikrofonu pojemnościowego to jest coś, co nawet przy cichszych przełącznikach będzie przechwytywane. No taka niestety natura pojemnościówki, natomiast też taka dosyć fajna cecha, bo widzę, że ten pop filtr, który jest dwuwarstwowy, tak swoją drogą wraz z osłoniętą dobrze kapsułą, no świetnie znoszą głoski wybuchowe, także to jest zdecydowanie coś, co warto odnotować jako zaleta. Generalnie testy wykazują jasno, mikrofon jest niezły. W tej cenie absolutnie poprawny dźwięk, który nie przebasowił głosu, pozostając także pozbawionym przesterów nawet przy maksymalnej głośności. Ta nie powodowała także zapotrzebowanie na ścinanie częstotliwości. Dobrze osłonięta kapsuła odwdzięcza się brakiem przebić przy głoskach wybuchowych, a i sykliwość jest na umiarkowanym poziomie, nikując w uszy odbiorców. Wydaje mi się, że ogólnie trudno byłoby tutaj wybrzydzać, ale Fifine zwyczajnie nie zawodzi. Jest to sprzęt, który początkującego streamera czy też twórcę wideo zadowoli i pozwoli na dobrą komunikację, jeżeli przykładowo chcecie taki mikrofon pod grę. A tutaj w tym przedziale cenowym to jednak coś zupełnie innego, aniżeli sam dźwięk mikrofonu. To również odsłuch wraz z dostarczonym audio systemowym, więc dajmy na to, streamując pozostajecie w zakresie brzmienia gry czy muzyki, no i pełnego dostępu do waszego głosu. Niemniej dźwięki systemowe trafiające na słuchawki będą, powiedzmy, akceptowalne i czuć, że jest to obszar wyjścia, a nie delektowanie się ogólnym audio. Byłbym jednak zdziwiony, gdyby było inaczej, tak samo jak nie na miejscu będzie oczekiwanie wrażeń ponad standard. To rozwiązanie budżetowe, ale w pełni funkcjonalne i pod tym kątem spisuje się świetnie. Stąd też wypadałoby ten mikrofon obiektywnie rekomendować w zakresie do tych 250 zł. Szczególnie, że mam tutaj po pierwsze znajomą jakość dźwięku właśnie z tego niższego budżetu, ale jednocześnie pewne cechy, których brakuje u konkurentów. Mówię tutaj o odsłuchu wraz z wbudowanym interfejsem. To jest bardzo przydatna, fajna rzecz. Gałka do regulacji gaina obecna, no i jeszcze przycisk do wyciszania. On do 250 zł wcale nie jest oczywistością w wielu mikrofonach. Ale są pewne minusy, przede wszystkim stabilność na dołączonej podstawie, no i jeszcze jedna rzecz, z którą warto się uporać, mianowicie podpinając słuchawki do tyłu mikrofonu, trzeba mieć na uwadze, że kabel raz na jakiś czas może gdzieś tam stuknąć w mikrofon, uderzyć, więc wówczas przykładowo tym dołączonym rzepem można go odizolować, usztywnić właśnie w zakresie mikrofonu, aby tam pozostawał nieruchomy, no i nie generował jakichś dodatkowych szumów, które będą przełożone na kapsułę. Także mając to wszystko w świadomości, moim zdaniem całkiem spoko jednostka do tych 250 zł, którą możecie wykorzystać czy to do komunikacji, czy też do giercowania, bądź po prostu streamowania, rozpoczęcia swojej przygody z YouTube'em. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się Fifine K683B, no i ewentualnie, które mikrofony właśnie tej marki chcielibyście zobaczyć na kanale w przyszłości. Na razie, cześć!